Hej, z tej strony DrakonAnger, witam w 8 odcinku serii Zagrali Finding Paradise. Ostatnio ponownie jesteśmy w młodzieńczych latach naszego Colina. Ostatnio dowiedzieliśmy się o jego, można to powiedzieć, znajomości z pewną dziewczyną z domu obok. O, muszę przyznać, robi się coraz ciekawiej. Ale tak czy siak, mamy kolejny zegar, bo jeszcze się był zegar. Neil wiedział, jak się do niego dostać. No tak czy siak, dobra. Nie ma na co czekać. A to co znowu? Niektóre puste pomagają przypomnieć sobie, inne zapomnieć. Czyli zielone są te dobre. No. Możesz ty. Ale odlot. Ciekawe, ciekawe. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony takim pomysłem. Okej, to jeszcze nie koniec. Dopiero... no... połowa. Nie no, naprawdę jestem po prostu zachwycony tą minigrą. Chyba mogę powiedzieć, że jest lepsza niż ta poprzednia. Chociaż, tak sobie myślę, kurde, obie są dobre. Są na równym poziomie. Ale miło, że nie odgrzewają kotleta, tylko przygotowują nowy. I to chyba jest bekon w tym przypadku. Dobra. Jeszcze mnie wegetarianie zatłukł. Aktywujemy. Te przeskoki naprawdę rozmaicają rozgrywkę. Nic nie trwa wiecznie, niestety. No chyba, że doktor Watts magicznie sprawi, że dostanie nóżek i sobie pójdzie. Bieszczady. Z nim to jest wszystko możliwe. Idź po wiolonczele, Octavio. Walny skracz ci każe. No dobra. Teraz pytanie, czy w lewo, czy w prawo się udać. Dobra. Niech będzie w lewo. Tam gdzie... nasza para poszła. Na pewno nie Voldemort! Madunc! Co za narcyz. Jeśli się przyjrzycie, zauważycie, że on ma nos. To jest wyszczególniona część. Co za dziwak. Ja to bym chętnie posłuchał i The Wrap Up, albo Let the Rainbow Remind You. Nie ma znaczenia. Naprawdę świetna piosenka, polecam. Słuchaj, graj swoje skale, a ja będę akompaniować. Nie do końca rozumiem, co te słowa oznaczają, bowiem na muzyce się za bardzo nie znam. Hmm.
No, to jest to. To jest dobre. Najprostsze rzeczy są najlepsze. Mamy nową notatkę. Okej, nie znam się na muzyce za bardzo. On gra skalę? To jest modpaj? Chociaż w sumie modpaj by pewnie im te kołysanki śpiewa. Rozumiecie? Skalę, skała. Modpaj. Dobry żart, nie? A może on grał w trójkącie? Powtarzam się. On jest tak trudny, te przełączniki, te dźwignie, te pokrętła, te zaawansowane algorytmy, jak to ogarnąć? What the fuck? Serio, ziomuś? Ja się na muzyce nie znam. Czyżby to była nasza pamiątka? Ha, zgadłem. Dobra. Mam wrażenie, czy jak Colin jest starszy, to kierujemy doktorem Watsonem, a jak jest młodszy, to doktor Ewą, czy mi się wydaje. Nie zwróciłem na to szczerze uwagi. Jestem na scenie. Mogę zatańczyć? Nie umiem. Ale co mi tam? Asher, no proszę. Kawał czasu minął. Tylko w tą drugą stronę, można powiedzieć. To wygląda, jakby tu tornado przeszło. To mają być równo ustawione krzesła. Będzie musiał zapłacić. Rządzisz, Asher. Dobre. Kurde, naprawdę nie wiem, jak Filbert zrobiło tak zaawansowane animacje w RPG Makerze. Kawał roboty do wykonania. Krzesłowy Pac-Man? Serio? Czym mnie jeszcze zaskoczysz? Watts! Proszę cię, adoptuj mnie! Ucz mnie jak Yoda młodego Luke'a Skywalkera! Jak Padmé i Czarną Mambę! Ja chcę być... Chcę być tak jak ty! Chcę być mistrzem spodajczej zajebistości tak jak ty! Powiedzie coś? Nic. Może Asher jest bardziej rozmowny. Ano taka... Tak działa ta maszyna. Oj, nie, dobrze. Chyba. To już się zgliczowało przed chwilą. To się robi nieco creepy. Wyliczmy deltę, to na pewno pomoże. Jesteś Watsonem. Technik. A, jestem ruską księżniczką. No. Oczywiście nie, żebym narzekał, to bardzo urozmaica rozgrywkę. Dlatego o to przecież chodzi. Jak tyłek Bambiego po usunięciu kropek. O, zlituj żeście. Jeszcze kurde myszkę Miki tutaj wstaw.
A masz oczy w dupie, mam wrażenie. Mózg w sumie też. Technik. Nie. A teraz zagramy wam... Nie znam żadnych, prawie żadnych. Wiem, co zagramy. Despacito. Czekaj. Jaki jest tytuł? Nie widzę. To miejsce? Czas to miejsce. Tak? Czas to miejsce chyba? Nie jestem będę jakiś taki rozmazany. No właśnie, nie pokazali, czy odwiedzili tę osobę, która wygląda jak duch z mąki. Tam mamy wszystkie ogniwa. Nic tu nie ma. Nic nie można kliknąć. Nic nie można sprawdzić. Szkoda. Dobra, chodźmy dalej. Przejście jest tutaj. W sumie to najpierw powinienem pójść w prawo, ale to nie ma znaczenia. Kolejność jest dowolna. Wiadomo, lepiej było najpierw pójść w prawo, ale nie będziemy. Nie czepiajmy się samolotów. Powiedziałem to, bo Colin często robi papierowe samoloty. To mi się skojarzyło z River, żoną Johnego z Tudemun. Zrobiła naprawdę dużo papierowych królików. Oj tak, Tudemun to było coś. Chyba jeszcze raz kiedyś przejdę tę grę, ale to już bez nagrywania. No co tym razem rzucisz za czar? Avada Kedavra? Rozczarowałeś mnie. No dobra. Okej. Okay. That was easy. Aktywujemy, nie ma na co czekać. Ty jesteś dziwny. No cóż, może... W sumie masz rację, chociaż się pojawił taki drobny... Bubble. Taki drobny glitch systemowy. Jeszcze brakowało tylko, żeby wyjebało blue screen. Ciekawa teoria, ale raczej wątpię. Coś w tym może być. W sumie racja. Chyba. Czy mnie ta gra jeszcze zaskoczy? Jest i... Nie wiem, czy dobrze czytam to imię. Fej, chyba? Właśnie ją spotkaliśmy. Raczej Colin spotkał w poprzednim odcinku. Coś mi się przypomniał wątek miłosny z Tudemun. Johnny miał żonę, River, tak jak już mówiłem. Ale ze względu na problemy techniczne musieliśmy troszkę zmienić jakby wspomnienia,
Początkowo można było pomyśleć, że po prostu wykasowaliśmy River na Amen. Ale po prostu zmieniliśmy czas, w którym się pojawiła. Się zastanawiam, czy... Jak dużą rolę odgrywa tutaj Fej? Coś czuję, że dużą. Dobra. Kurde, muzyka, grafika, po prostu cudo. I to wszystko w RPG Makerze. Uuuu, zjechała cię! Pantoflarz. Co za pantofel? O, to jest całkiem mądre. Jak na osobę, która odpierdała różne dziwne rzeczy, to było naprawdę mądre. Owszem, ale wspomnienia dzieciństwa dość, myślę, że mają dość istotny wpływ na późniejsze życie. W sumie tylko wspomnienia, nasze czyny i w ogóle bla bla bla, co ja się tu będę rozgadywał na ten temat. Wiesz, jeszcze nie widzieliśmy, co było potem. Jak się potoczyła ich znajomość, jak poznał Sofię i w ogóle. Dowiemy się z czasem. Czyżby Colin żałował tego, że nie ożenił się z Fej? To by było niezłe. No normalnie love story na modłę zmierzchu. Ale lepsze. No dobra. Masz rację, Twilight. Czy tutaj coś jest ciekawego? Nie chcę mi się tędy iść marnować czasu. Chodźmy na to wzgórze. Nie traćmy czasu. Aczkolwiek jeszcze tak szybko zapiszemy. Już nie ma więcej chyba wyborów w tej grze, takich jak na początku z Ember i Ziemniakiem. Ziemniak. Piękne imię, naprawdę. Dobry pomysł. Jak? Już wiecie, co powiem? Powstrzymałem się. Pewnie niektórzy się przyczepią do tego, że za bardzo obrażam Watsa. Powstrzymałem się. Niech Ewa to zrobi. No nieźle. No naprawdę... Widzę, że znajomość się nieźle rozkręca. No to by było romantyczne jak Romeo i Julia. To mi się zastanawiało, czemu tak wszyscy porównują jakieś kurde miłości do Romeo i Julii. Czy oni czytali tę książkę w ogóle? Wiem, nie ma, nie tkwi we mnie dusza romantyka, tylko widmo singla co najwyżej. Co za frajer! Taką laskę odrzucać, no... Fuck! No właśnie, zmieniasz zdanie. Przepraszam, nie chcę cię wiedzieć, o czym pomyślałem. Ty, filozofie. Due bare roll. Due bare roll. Kurde, naprawdę muszę przyznać, jestem zachwycony. Trzyma poziom.
Teraz pytanie, gdzie iść? Lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół, nie wiem. Północ, południe, wschód, zachód. Tyle możliwości. Ale wszystkie prowadzą w jedno miejsce. Wszystkie drogi prowadzą do drzewa? Cóż, ja osobiście umiem grać na PS4, na komputerze i oczywiście na nerwach. Co ty masz z tymi skałami? Co ty modpa jesteś? Nauka samemu to jest bardzo dobry sposób. No, idzie mu lepiej. Mogło być gorzej. No, nie było źle. Zawsze może być gorzej. No, zwłaszcza jak powiesz to zdanie. Nie, zwłaszcza jak powiesz zdanie, gorzej być nie może, to wtedy prawdopodobnie ci pierdolnie atomówka. Nie ćwiczysz, we wzrasta się średnią podnosi. No to graj w kwadrat. Zostań kangurem, może przeskoczysz. Ja słyszę przepiękną muzykę. Za to właśnie kocham te gry. Nawet napierdalanie głową w ścianę? Nie wiem, skąd mi się to bierze w głowie. Nie waliłem nią w mur. Uracza z nich para. Wiesz, czy to możliwe, że Fajto Sofia? Czy Colinowi coś się pomieszało w głowie? Albo po prostu możliwości maszyny są ograniczone, więc na tylko jeden bit. Ja znam 3 bit. I Snickersa, Marsa, Twixa. No dobra, nie bądź taki Frederick Chopin. No, nie możemy tego wykluczyć, prawda? Z wakacji? Ja też nie mam ochoty oglądać pamiętników z wakacji. Ani trudnych spraw. No chyba, że do przeróbki jakiejś. Albo przeróbki po prostu. Coś w tym musi być. No widzicie? Kolejne ogniwo. I notatka. Podejrzane. Dobra, nic nowego tutaj nie ma. Ej, książka. Patrzcie. Zielona książka. To jest ta ze strychu? Pytanie czemu? Czemu ją zabiera i nadal jest pusta? Ten kwiat? No spójrzcie.
hibiskusy były w domu Colina. W rzeczywistości, jeśli dobrze pamiętam. Tam w... jaki to był pokój? Nie wiem, gościnny, może tak nazwać? Aha! To jest tylko swoista incepcja, to nie rzeczywistość. W mojej głowie to się dzieją takie cuda, że ale tak czy siak, myślę, że pora zakończyć ten odcinek. Dziękuję za oglądanie, cześć!